nocny patrol. Zobaczycie Państwo niektóre interwencje policyjne, jakie miały miejsce nocą z niedzieli na poniedziałek. Zwykle operator BTV Studio towarzyszy policjantom w piątkową noc. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jak żyje miasto w noc, która z powodu konieczności poniedziałkowej pobudki do pracy powinna przebiegać spokojnie. Patrol w składzie podkomisarz Wiesław Mizia, młodszy aspirant Piotr Walaszek i posterunkowy Tomasz Kocoń oraz operator BTV Studio Krzysztof Freifeld rozpoczynają pracę o godzinie 18. Godzina 20:35. Patrol odebrał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym obok śmietnika na ulicy Giewont. Jakie leki pan zażywa? Pił pan dzisiaj alkohol? Piłem. Sam pan pił czy z kimś? Nie, to nie jest żadne, z kim piłem. Jakie pan? No gdzie pan mieszka? Niech mi pan powie. Na jakiej ulicy? Wie pan, kupiłem mieszkanie, ale teraz nie wiem gdzie. Jezus Maria. Nie bądźcie nerwowi. No ja nie jestem nerwowy, tylko tak jak mówię, no... My musimy pana dane ustalić. Jak państwo sami widzieli, mężczyzna w podeszłym wieku plus alkohol to nie jest najszczęśliwsza kompozycja. Mężczyzna ten nie mógł utrzymać się na nogach. Panu nie mówi, że pan jest groźny, my dla pana chcemy dobrze. Mężczyzna upił się na weselu. Policjanci po ustaleniu miejsca zamieszkania odprowadzili go do domu. Tam sobie usiądź, jak chce pan usiąść. I tutaj sobie siedzieć. Osoby, z którymi mężczyzna ten spożywał alkohol, zachowały się bardzo nieodpowiedzialnie, pozostawiając go bez opieki, a taki on właśnie wymagał. 36 rok, Hybie. Mieczowa. Giewon. Co powtórzyć? Legitymowany, ulica Pierre. Policjanci patrolują nie tylko centrum miasta, ale także jego obrzeża. Nie wygląda. Ubrania, ciuchy i na tym jest kurde te papryka, co to? W ogóle. To jest ciekawe. Godzina 22:30, ulica Piastowska. Oto przykład bezmyślności. Ten kierowca, jak się za chwilę okaże, miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Jedzie, jest. Mam sygnał, gdzie może. Proszę bardzo.
pojazd taki, jak sami Państwo widzieli, jest po prostu niczym więcej jak pociskiem, który może w każdej chwili uderzyć w człowieka, który będzie przechodził na przykład ulicą, czy też chodnikiem. Ten kierowca właśnie, który został zatrzymany, na szczęście nie zdążył zostać sprawcą ludzkiego nieszczęścia. Co się pan wściekł? Chce pan ludzi pozabijać? Dajcie go tu! Dajcie go do mnie! Szybka informacja, jaka dotarła do nas, być może spowodowała to, że nasze działanie było o tyle skuteczne i być może uniknęliśmy jakiegoś nieszczęścia. Mężczyzna poniesie pełne konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Z pewnością straci prawo jazdy, stanie przed obliczem kolegium i być może sądu. Nie myliliśmy się, sądząc, że niedzielna noc będzie względnie spokojna. Przed nami jednak 1 listopada. Wzmożony ruch samochodowy w okolicach cmentarzy. Oto co policja ma na ten temat do powiedzenia. W czasie święta, w dniu 1 listopada, będzie z pewnością dużo utrudnień w ruchu, będzie dużo pojazdów, więcej niż zwykle ludzi będzie się udawało w te okolice. Dlatego zagrożenie ewentualnymi zdarzeniami drogowymi na pewno jest większe niż w zwykły dzień powszechny.